Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Wysokie Rozmowy. Dziś naszym gościem jest lider akcji Szlachetna Paczka w rejonie Wysokie Mazowieckie i okolice, Hanna Kaczyńska. Witamy. Witam. Haniu, może na początek przybliżymy naszym czytelnikom, na czym właściwie polega akcja Szlachetna Paczka? No, Szlachetna Paczka dociera do potrzebujących rodzin. Wiadomo, że z roku na rok jest ich coraz więcej. Rodziny są wskazywane przez ośrodki pomocy społecznej, więc są weryfikowane rodziny. Odwiedzają rodziny wolontariusze. Robimy opis, sprawdzamy, czy rzeczywiście w tych rodzinach jest ta pomoc potrzebna. Czyli to taka, można powiedzieć, mądra pomoc. Tak, tak. Tegoroczna edycja nie jest pierwszą, podczas której właśnie ty jesteś liderem wolontariuszy w naszym regionie. Powiedz mi, kiedy i w jaki sposób rozpoczęła się w ogóle twoja przygoda ze Szlachetną Paczką? Ta Szlachetna Paczka zaczęła się 5 lat temu. Był wpis na Facebooku, że potrzebują wolontariusza tutaj na te rejony, więc zgłosiłam. Wymyślałam tak właśnie, że sobie popróbuję swoich sił. Ale że nie znalazł się żaden lider, więc dziewczyna z Białegostoku skontaktowała się ze mną, czy ja bym tym liderem nie chciała zostać. I w sumie od tamtej pory, tak, już 5 rok zajmuję się tutaj na tym terenie. Jestem liderem, podołałam, zebrałam wolontariuszy i działamy. Tak, 5 rok działamy. A powiedz mi, jak wygląda taka praca lidera w Szlachetnej Paczce? Moja praca zaczyna się w sierpniu, kiedy do ośrodków pomocy społecznej kieruję swoją prośbę o przekazanie listy rodzin, takich najbardziej potrzebujących. Bo ośrodki mają, wiadomo, że pełniejszy wykaz i bardziej ta pomoc wychodzi od niej do rodzin potrzebujących, więc tak, udostępniają mi wtedy takie listy. To tak trwa około miesiąca, ale również wtedy ogłaszam się prywatnie na różnych forach społecznościowych, że już Szlachetna Paczka zaczyna działać, że zaczynamy szukać rodzin potrzebujących. Później zaczyna się akcja zbierania wolontariuszy, tak samo szukamy, ogłaszamy się na różnych forach. Od 12 listopada została uruchomiona już baza rodzin, które przeszły cały proces rekrutacji i w tym roku zostały zakwalifikowane do akcji. Powiedz to, jak dokładnie wygląda właśnie ta rekrutacja, ten cały proces, od momentu, kiedy ty znajdziesz te rodziny, do momentu, kiedy one znajdą się w bazie. Kiedy dostaję listę rodzin, próbuję sama objechać wszystkie rodziny. W sumie w tym roku mam cały powiat, więc no, była to nie lada wyzwanie. Ale odwiedziłam praktycznie wszystkie. W tej chwili pod opieką mam około 50 rodzin. Odwiedziłam ich ponad 60, no bo niestety niektóre rodziny nie dostały się do programu, bo nie łapały się w kryteriach takie, które powinny spełniać do pomocy w Szlachetnej Paczce. Zrobię opis, zbieram podpisy, odwiedzam rodziny i później w systemie wprowadzam to wszystko i przydzielam wolontariuszy, którzy są po szkoleniach i którzy wiedzą, jak odbyć rozmowy z rodzinami. Bo to jest podstawa, żeby oni też wiedzieli, że jak iść i jak rozmawiać, żeby to było też dobrze przyjęte i żeby wiedzieli też, co rodzinie przekazać, żeby rodzina nie bała się z nami rozmawiać. Powiedziałem, że jest około 50 rodzin w tym roku z terenu naszego powiatu. A jakie są w tym roku największe potrzeby tych rodzin? Tak naprawdę to byłby największą potrzebą, byłby opał. Ale w tym roku my mamy odgórnie po prostu zakazane wpisywania opału w te trzy pierwsze potrzeby, bo to jest tak drogie, że no wiadomo, że nie będzie wszystkich darczyńców stać na zapewnienie tego. Na pewno u każdego jest żywność i chemia. A różnie są jakieś materiały dla dzieci, są ubrania, czasem jakiś sprzęt drobny AGD się trafi. Ale w tym roku to mamy bardzo dużo, naprawdę okrojone te potrzeby, no, żeby wszystkie rodziny na miarę możliwości darczyńców dostały chociaż te podstawowe środki. A w jaki sposób właśnie można pomóc tym rodzinom? Kto może zostać darczyńcą? Darczyńcą może zostać każdy.
Można robić zbiórkę razem ze znajomymi, razem z rodziną, razem w firmie, w której się pracuje. Więc tak naprawdę ogranicza nas tylko nasz umysł. Ale wiem, że akcje wypadają bardzo fajnie. Dużo się zawsze szkół włącza w pomoc dla naszych podopiecznych. Także te akcje wypadają bardzo fajnie. W tym roku moje wolontariuszki wpadły na pomysł, żeby stawiać koszyki w sklepach spożywczych. Oczywiście wszystko jest legalnie, tak jak powinno być, za zgodą właścicieli. Więc w tym roku jeszcze wyszliśmy z tą akcją, tak, z tymi koszykami, to jest w Ciechanowcu i tutaj na części Mazowiecka też również, żeby może, no, że zbieramy dla tych rodzin, które pod jakimś względem nie dostały się u nas do projektu, mhm. albo te rodziny, które nie mogą się powtarzać, bo z roku na rok rodziny nie mogą nam się powtarzać w projekcie. Mhm. Więc żeby tym rodzinom też również zapewnić jakąś pomoc. Mhm. Finał jest przewidziany na drugi weekend grudnia. Tak, 10-11 grudzień, tak. Czy możesz opowiedzieć, jak wyglądają przygotowania do tegorocznego finału i w ogóle jaki on będzie miał przebieg? Zawsze finał jest dwudniowy. No, przygotowania u mnie to już w sumie zaczynają się od środy, bo wszystkie rzeczy potrzebne zbieram oczywiście wcześniej. Mam dużo z darczyńców takich, którzy mi pieką jakieś ciasto, koła gospodyń przygotowują mi też wyżywienie na ciepło, sałatki, żeby darczyńcy, którzy przyjadą z tymi prezentami dla rodzin, chętnie do nas wracali. Robimy różne stroiki z moimi wolontariuszami, więc na salę, tam gdzie będziemy mieli bazę, spotykamy my się ogólnie w piątek. Wszystko rozstawiamy, przygotowujemy. Różne pamiątki, podziękowania, statuetki dla darczyńców, żeby czuli się, że oni są potrzebni i że my na nich czekamy. Mhm. Wspomniałaś też, że nie wszystkie rodziny się kwalifikują co roku do tej pomocy i są też osoby, które no mimo wszystko tej pomocy potrzebują, nawet poza szlachetną paczką. I wiem, że ich los też nie jest Wam obojętny. Tak, poza szlachetną paczką, jeśli kończy się finał w niedzielę, to tak naprawdę jeszcze cały następny tydzień razem z wolontariuszami rozwozimy rzeczy spożywcze i chemiczne dla potrzebujących osób, właśnie dla tych, które nie dostały się u nas do projektu. Są to przeważnie samotne osoby. One niechętnie chcą się zgłaszać właśnie do projektu szlachetnej paczki, bo się wstydzą, bo są same, bo co sąsiedzi powiedzą. I zawsze, co roku, te 10-15 osób uda mi się jeszcze obdarować takimi prezentami, które nam się gdzieś zostaną po paczce właśnie z takich ogólnych zbiórek. Mhm. Jeszcze nie wszystkie rodziny z terenu naszego powiatu mają swoich darczyńców. Ile rodzin jeszcze potrzebuje pomocy? Na powiecie wysokomazowieckim działają w ogóle dwa rejony. Oczywiście drugi rejon też mam pod sobą, bo tam jest dziewczyna, jest pierwszy rok liderką. To jest rejon Szypietowa i powiedziałam, że jej w tym roku też pomogę, więc działamy razem wspólnie i oczywiście bazę też mamy razem w Rosochatym Kościelnym. Na rejonie Szypietowo są cztery jeszcze rodziny w systemie. No, u mnie jest trochę więcej, ponieważ mam rejon większy, więc u mnie jeszcze jest 16 rodzin, które potrzebują darczyńców. W takim razie zachęcamy wszystkich naszych czytelników do włączenia się w akcję. Tak jak powiedziała Hania, paczki można przygotowywać razem ze znajomymi w firmach, a rodziny, do których ta pomoc trafi, są już zweryfikowane, więc ta otrzymana pomoc jest naprawdę mądra i niezbędna dla nich, aby w jakiś sposób przetrwać najbliższy czas. W takim razie, co mi więcej zostało do dodania? Czekamy na finał. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mają ochotę przyjechać, zobaczyć, jak wygląda baza, jak pracujemy. Zapraszam bardzo serdecznie. 10-11 grudzień jesteśmy, Rosochate Kościelne, od godziny 9 do późnych godzin wieczornych. Moim i Państwa gościem była Hanna Kaczyńska, lider rejonu Wysokie Mazowieckie, okolice akcji Szlachetna Paczka. Dziękuję Ci, Haniu, za rozmowę. Dziękuję.